No, więc tak jak mówiłem, pacjent dalej siedzi na swoim miejscu. Nagrałem parę ujęć, jak widzieliście. Kusi mnie trochę, żeby jeszcze tu z nim posiedzieć, spróbować podejść tam parę kroków dalej. Jak będzie chciał, to odleci, ale chyba nie chcę już, by marnował energię. Zobaczymy. Miałem dzisiaj nie nagrywać w ogóle materiału, bo przyszła jesień i w końcu nie muszę martwić się tym, że w lecie jest gorąco, nieprzyjemnie i przez to też było mniej takich odcinków z terenu, więc jak tylko temperatury troszeczkę spadły do takich bardziej przyjemnych, polarowych, stwierdziłem, że wyjdę, obchodzę sobie wszystkie miejscówki, które do tej pory w zeszłym roku wychodziłem, zobaczę, jak to wygląda w tym roku, czy moje sowy są na swoich miejscach, czy moje dzięcioły są na swoich miejscach. I wyszedłem kompletnie bez żadnych oczekiwań w ten teren. Dobrze, że wziąłem aparat, bo wydarzyło się coś, czego ja się totalnie nie spodziewałem. Może będziecie słyszeć, jeżeli ten mikrofonik malutki będzie w stanie to wyłapać. Odzywa mi się tutaj Ural. I to jest nowy Ural, którego ja się tutaj w ogóle nie spodziewałem, bo ja przyszedłem tutaj w poszukiwaniu trójpalczaka. Widzicie te wszystkie iglaki, które są za mną. Ja no dosłownie w tym miejscu fotografowałem te trójpalczaki, które wam pokazywałem już na filmach w zeszłym roku. No i plan był taki, że wydreptam sobie dosyć duży odcinek, bo zaplanowałem sobie około 20 km marszu. Nie chodziłem długo po górach, więc wziąłem plecak na lekko, dlatego macie taki dziwny kadr, bo nie mam ze sobą ani statywu, ani monopoda. Chciałem iść jak najbardziej na lekko, a i tak wyszło mi około 12-13 kg tego plecaka całym sprzętem, właśnie przez to, że wziąłem ten aparat. I teraz się cieszę, że go wziąłem, bo jestem świeżo po takiej chyba, nie wiem, półgodzinnej co najmniej, albo 40-minutowej sesji z tym właśnie Uralem, który mi się odzywa tutaj gdzieś tam na dole. No, co chwila się tutaj odzywa. Temat jest taki, że tutaj ta część szlaku została jakiś czas temu zamknięta. I ruch tutaj jest bardzo mały, więc te zwierzęta zrobiły się troszeczkę bardziej śmiałe i też zasiedliły to miejsce troszeczkę inaczej niż całą resztę tego zbocza góry. Ja tak sobie szedłem, wchodziłem sobie trochę wyżej, bo chciałem tam sprawdzić, czy ten trójpalczak się gdzieś kręci, ale zanim doszedłem do celu, no to znalazłem się tutaj i zobaczyłem tego Urala. On siedział sobie na gałęzi, tutaj jest bardzo fajny widok na dół, za chwilę wam pokażę, jak nie zapomnę. On siedział sobie na gałęzi, po prostu przytulony do pnia, tak jak to one robią. Jest to już mój któryś z kolei, znaczy nie któryś, żeby nie było, że tych Urali mam na pęczki, ale chyba co najmniej drugi albo trzeci Ural w nowym miejscu, więc tutaj w Beskidach jest ich naprawdę fajnie, jest ich naprawdę dużo. I jak już wiemy, gdzie się rozglądać i jak wygląda ten biotop, a wygląda no dokładnie tak, las mieszany, buki i iglaki. Im więcej połamanych drzew, tym lepiej. No i on jest jakiś taki dziwnie aktywny dzisiaj w ciągu dnia. Zobaczymy, czy jeszcze uda mi się, czy jeszcze mi się pokaże, czy uda mi się sfotografować, bo teraz zleciał już tam troszeczkę w głąb, bardziej w gęstwinę tych drzew i ja nie jestem w stanie już go dojrzeć, teraz go tylko słyszę co jakiś czas. Zrobię sobie jeszcze tutaj obiegówkę do góry. Wejdę sobie na samą górę, sprawdzę, czy ten trójpalczak gdzieś się tam kręci, więc za chwilę wrócę do was jeszcze z miejscówki z trójpalczakiem. W międzyczasie pokażę wam foty Urala, które udało mi się tutaj strzelić, a jest to naprawdę bardzo fajna sesja moim zdaniem, bo on przemieścił się chyba ze 3 razy i siadał w takich, wydaje mi się, całkiem odsłoniętych miejscach. Więc no, bardzo miła niespodzianka. O, jeszcze czarny się odzywa. Te czarne w ogóle dzięcioły w tym sezonie strasznie się odzywają. Czarne są takie, że drą się po prostu, niekiedy nic innego się nie odezwie w lesie tutaj w tej części, a słychać właśnie tylko tego czarnego. No jeszcze rudziki i kowaliki czasami się odzywają, ale to jest tak z drobnicy. A z takich fajniejszych gatunków, no to te czarne właśnie. Także co, ja mykam dalej. Aha, powiem wam jeszcze jedną rzecz.
nie nagrałem wam filmu z tego Urala. Dlaczego? No bo tak jak już wspomniałem, starałem się iść w miarę na lekko. Jakbym wziął jeszcze statyw, to kolano nierozchodzone po lecie, bo ja całe lato praktycznie nie chodziłem po górach i ja to teraz czuję. Mięśnie na szczęście pamiętają, bo budzą się. Czuję w nogach, że na początku to był taki mega wysiłek. Ja sobie zwolniłem troszeczkę z tempem. Małe kroczki, krótsze, a szybsze i równomierne. I trochę mi się te nogi już wyrobiły, ale będę musiał znowu zacząć chodzić teraz przez ten sezon chłodniejszy. Ja nie lubię tak w lecie i co też widzieliście pewnie na kanale, wrzucałem dużo więcej poradników. Teraz postaram się wrócić trochę do tych zdjęć z terenu. Jeżeli chodzi o takie nagrywki spontaniczne jak ta. No to problem z nimi jest tego typu, że ja nie mam stabilizacji w tym aparacie, w telefonie też mam słabą. Zastanawiam się, co z tym zrobić, bo widzicie, jak się trzęsie, jak jego podnoszę. Byłoby dużo fajniej sobie to wykadrować, o na przykład tak, ale jak nie mam statywu, no to muszę wykorzystać ten pieniek, który tutaj sobie leży i jak puszczę aparat, to on zjeżdża, więc wsadzam sobie teraz tutaj na patencie taki kijek pod spód i w miarę jako tako mamy to wypoziomowane, ale zastanawiam się teraz, co zrobić. Czy kupić sobie aparat ze stabilizacją, czy kupić tego kieszonkowego pocketa z DJI, czy może kupić, to mnie chyba najbardziej przekonuje, czy kupić sobie po prostu stabilizator, bo będę go miał, w sensie gimbal. Patrzyłem na bodajże Ronina RS3 Mini, jest teraz w bardzo fajnej cenie, można go dorwać za 1200-1300 zł i rozwiążę problem takiego spontanicznego nagrywania. Bo szczerze mówiąc, no chyba nieprędko wrócę do noszenia tego statywu w góry. Więc filmy, jak będę nagrywał, jeżeli chodzi o zwierzęta, to mogą mi się troszeczkę ręce jeszcze trząść, ale naprawdę przy tym, ile ja muszę teraz znowu zrobić zwiadu i obchodzić tych miejscówek, żeby poobczajać, jak to wszystko teraz wygląda po lecie, zanim zacznę planować w ogóle jakieś wyjścia typowo pod zdjęcia, no to muszę obejść dużo kilometrów w nogach muszę zrobić, żeby posprawdzać, co tutaj się dzieje. No i chyba nie będę brał tego statywu. I jak coś takiego niespodziewanego, jak właśnie dzisiejszy Ural nam się wydarzy, no to wtedy chyba jedynym rozwiązaniem będzie nagrywanie z ręki po prostu. Kurczę, się za jasno zrobiło. To chyba jedynym rozwiązaniem będzie nagrywanie po prostu z ręki z gimbala i wtedy też będę mógł iść i mówić do was. Oczywiście będę wtedy zasapany trochę, ale spoko, wrócę do formy i więcej tych nagrywek dostaniecie z gór. No, a teraz idę dalej, poszukam jeszcze, bo dalszy plan na dzisiaj. Poszukać suweczki i poszukać trójpalczaka. I co się jeszcze trafi, zobaczymy, ale suweczka i trójpalczak są tutaj wysoce prawdopodobne dzisiaj. Zobaczymy, trochę jeszcze przejdę. Puszczam wam teraz foty Urala. Tak jak mówię, filmów nie ma, puszczę wam filmy z poprzednich moich wyjść na Urala z innej miejscówki, bo jak wrzucam filmy nagrane z ręki, to mi zarzucacie, że za bardzo się telepią i was zbiera na wymioty, więc po prostu szkoda czasu mojego i waszego, nie będę nagrywał z ręki. Wrócę do nagrywania filmów, jak będę już w stanie nosić ten statyw w góry. Na razie, tak jak mówię, chcę się odciążyć. Foty Urala. Lecimy, a ja idę wyżej. Wiecie co? W sumie stwierdziłem, że zrobimy próbę. Tak to wygląda, jak nagrywam się z ręki. Ale żeby to nie był tylko test nagrania, to muszę się wam pożalić, że przegapiłem niestety rykowisko całe. I dlatego tutaj jestem, bo stwierdziłem, że rykowisko przegapiłem dlatego, że znowu drugi rok z rzędu nie obchodziłem sobie miejscówek. Nie sprawdziłem, gdzie te jelenie chodzą. Nie mam totalnie ani jednego miejsca, gdzie mogę fotografować jelenie. Mam jedno, ale zjawiłem się tam za późno. Nieprzygotowany totalnie. I dzisiaj widziałem dwie łanie tutaj łażące na dole. A jeżeli chodzi o samo rykowisko, to po prostu mi się nie udało sfotografować kompletnie nic. Dlatego jestem dzisiaj tutaj, bo powiedziałem sobie, że na jesień i na zimę obchodzę sobie wszystkie miejscówki, zanim zacznę planować wyjścia. Więc stąd pojawiłem się tutaj właśnie dzisiaj i stąd mam zamiar chodzić, żeby wiedzieć po prostu, co gdzie się dzieje, bo bez tej wiedzy to kompletnie zdjęcia nie wychodzą. Ja widzę tego Urala znowu. On siedzi, centralnie przede mną siedzi. To jest niesamowite po prostu, jak
oczy się szybko przyzwyczajają i wyłapują w gęstwinie, jeżeli wiesz, czego szukasz, jeżeli wiesz, jaki on ma kształt. Jak raz, dwa razy zobaczysz dany gatunek, no, poza tym to jest duża sowa, umówmy się. Na tym obiektywie szerokokątnym nie ma opcji, żebyście go zobaczyli. Nawet ja go na ekranie nie widzę, ale on siedzi mniej więcej... A, jeszcze mój paluch. No tam mniej więcej, gdzie pokazałem. Gdzieś tu, na wprost. Centralnie na wprost. Wyciągnę ten drugi aparat i wam nagram. Bo z Uralem temat jest taki, że jak on sobie siądzie, to on tam będzie siedział cały czas. Więc ja jeszcze chwilę nawet mógłbym do was pogadać, ale już kończę, żeby nie przynudzać i nagrywam wam tego Urala, który siedzi tak na oko ze 20 metrów ode mnie. Więc całkiem spoko, myślę. I jestem prawie pewny, że mi nie odleci. Zobaczymy zaraz, co będzie, jak narobię hałasu tutaj, ale no ignoruje mnie, nawet nie patrzy w moją stronę, a słyszy mnie na 100%. Więc nagrywam i no ocencie, czy takie nagrywanie z ręki jest do zniesienia, czy szybko i szybciej muszę sobie coś, jakoś ten problem nagrywania takiego spontanicznego rozwiązać. No, więc tak jak mówiłem, pacjent dalej siedzi na swoim miejscu. Nagrałem parę ujęć, jak widzieliście. Kusi mnie trochę, żeby jeszcze tu z nim posiedzieć, spróbować podejść tam parę kroków dalej. Jak będzie chciał, to odleci, ale chyba nie chcę już, żeby marnował energię. Zobaczymy. Zrobię rundkę, jak wrócę i dalej gdzieś tutaj będzie. Może będę w stanie zrobić mu trochę lepsze zdjęcia. Bo na razie jest dosyć daleko i nawet nie ma sensu robić fotek, bo te wcześniejsze są po prostu lepsze. Więc idę zgodnie z planem, może jeszcze po drodze coś zjem i wrócę do was z update'em, jeżeli chodzi o trójpalczaka. A tak jeszcze wtrącę, dopóki pamiętam. O Uralach mówi się, że to są najbardziej agresywne sowy i że strzegą gniazda, dziupli, że potrafią zaatakować człowieka. I wiecie co, to nie jest bajka, bo tego wam chyba nigdy nie opowiadałem, ale jak w zeszłym roku jeszcze fotografowałem poprzedniego Urala, to coś mnie podkusiło, żeby podejść do niego trochę bliżej, a wykadrować sobie. Zrobiłem dwa kroki za daleko, zrobiłem fotę, obróciłem się i już wracam tyłem do tego Urala ze zdjęciem zrobionym, szczęśliwy. I kolega, który ze mną był, Patryk krzyczy: uważaj, uważaj! Ja mówię: co się dzieje? No i okazało się, że ten Ural wystartował normalnie do mnie, zrobił nalot i w ostatniej chwili za moją głową skręcił, więc prawie mnie zaatakował. Znaczy technicznie to mnie zaatakował, ale no nie dotknął mnie, nic mi nie zrobił. Więc nie są to bajki, że te sowy są dosyć agresywne. No i co? Jak się Ural poruszony z ręki podobał? Tak sobie teraz myślę, że chyba lepszy taki niż żaden, nie? Więc spoko, dajcie znać po prostu w komentarzu, co o tym myślicie. A ja skorzystam z okazji, że sobie o tym przypomniałem i podziękuję wam bardzo za pozytywny odzew odnośnie poprzedniego mojego odcinka, którego strasznie się bałem. To był odcinek o tym, że sprzęt w fotografii ma znaczenie. Więc fajnie, że się podobało.
Odcinek bardzo szybko poszedł do góry, co prawda teraz już się nie wyświetla, ale pierwszego dnia zrobił bardzo dużo wyświetleń i wyłapał bardzo dużo pozytywnych komentarzy od Was, więc bardzo Wam dziękuję za taki odzew. O Trójpalczaku za chwilę Wam opowiem, ale jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć. No, tak jak powiedziałem na początku, po szlaku w tygodniu idzie się rewelacyjnie po prostu. Ja wchodziłem bodajże na Klimczok chyba w weekend. Nie dość, że zaczął się sezon grzybowy, to jeszcze po prostu weekend i ludzie mają wolne. Tragicznie mi się szło z tym plecakiem, po prostu po lecie. Byłem zmęczony, nierozchodzony po tym sezonie letnim. Sapałem, dyszałem, zapakowałem sobie wtedy właśnie statyw. To był zalążek tego mojego pomysłu, żeby statywu więcej w góry ze sobą nie nosić, dopóki się znowu nie rozchodzę. No i szedłem taki zmęczony i oczywiście ten plecak dupny, te rękawiczki przecież, ten aparat w ręku, to wszystko zwraca uwagę i ci ludzie po prostu zaczęli do mnie gadać. Ja lubię gadać z ludźmi, lubię z Wami gadać generalnie, ale na wszystko jest czas. Jak idę w góry na zdjęcia, to nie chcę raczej z nikim gadać. Znaczy, jak kogoś z Was spotkam, podbijecie i ten nie ma problemu. Natomiast ludzie, wiecie, pijani, jakieś grupy, kurcze wycieczkowe. Te góry się zrobiły takim trochę... A, szkoda gadać po prostu. No i zamiast na szlaku być fajnie, to jest po prostu tłoczno. A dzisiaj rewelka po prostu. Spotkałem, nie wiem, może ze 4 osoby, jedną parkę. Jak mam mak między zębami, to sorry, ale jadłem pyszną bułę z makiem. Bo dopiero dzisiaj połowa mojej trasy zaplanowanej. Muszę jeszcze trochę energii sobie dozbierać. No i idzie się tak, jak myślałem. Idzie się rewelka, naprawdę... Nikt nie przeszkadza, nikt nie gada, w ogóle wiatr przed chwilą nie było, teraz już jest trochę wiatru, ale jak nie było wiatru i nie było ludzi gadających, to też dużo lepiej jest usłyszeć, czy ktoś skacze po drzewie, czy ktoś szura pazurami o tą korę, czy nie. No i ja właśnie wróciłem tutaj na swoje stałe miejsce na Trójpalczaka. To jest taka moja jedna z najpewniejszych miejscówek, bo ten Trójpalczak niespecjalnie ma się stąd gdzie wynieść. Więc dopóki go coś nie zje, albo typowo nie przepędzi, nie wiem, nie złapie, albo nie padnie ten ptak ze starości, czy parka, bo tu w ogóle jest parka, nawet dwie parki, już nie pamiętam. Dopóki coś takiego niespodziewanego, losowego się nie wydarzy, to on sam stąd nie odleci, bo on potrzebuje takiego specyficznego właśnie biotopu, gdzie te, co to są? To są sosny chyba. Obumierają po prostu. I on sobie tą korę z takich obumierających drzew spod niej wydłubuje sobie larwy kornika drukarza bodajże. I bardzo mało jest takich miejsc, a tutaj w Beskidach jeszcze dodatkowo jest taki problem, że te lasy wszystkie tutaj w tej części Beskidów, one pierwotnie były bukowe. Cały czas mówi się o tym, że nie będzie się utrzymywać tego mieszanego drzewostanu, że chcą tutaj doprowadzić do tego, co pierwotnie tutaj było w Beskidach, czyli jak najwięcej buków. Takie bory bukowe mają być i spoko z jednej strony, ale z drugiej strony takie obumierające właśnie lasy mieszane z domieszką właśnie iglastych drzew. To jest takie podstawowe siedlisko właśnie i suweczki, i tego Urala, i najbardziej chyba z nich wszystkich dzięcioła trójpalczastego. A takich miejsc już teraz jest bardzo mało, więc jeżeli tutaj nikt nie będzie dbał o to, żeby te umierające drzewa zostawić w spokoju, niech one się rozkładają, niech ich będzie coraz więcej. Jak oni zaczną to zaraz czyścić, jak te wszystkie drzewa, bo one tak spadają, leżą sobie. Już jeden szlak jest zamknięty, bo tych drzew pełno tam leży. Zaraz turystów będzie coraz więcej, będą narzekać, że szlak jest zamknięty, że nie da się przejść. No i podejrzewam, że ktoś te drzewa będzie chciał uprzątnąć, a jak będą je uprzątać, to przy okazji wykarczują też te, które już obumierają. Mam nadzieję, że ktoś weźmie pod uwagę po prostu tego Trójpalczaka. Trójpalczaka nie ma tutaj dzisiaj. Znaczy jest, tak jak mówię, on się stąd nie wyniesie tak łatwo, ale no, ja go nie znalazłem jeszcze, ani mam czasu tutaj siedzieć, bo muszę iść jeszcze w jedno miejsce zobaczyć innego Trójpalczaka i jeszcze jedną miejscówkę na Słóweczkę tutaj mam w okolicy. Zobaczę po prostu, co tam się dzieje. Tego Trójpalczaka tu nie ma. Zdjęcia, które widzicie, to są zdjęcia z zeszłego roku. A czym ja się bawię, bo to też bym chciałem pokazać. To jest mój 200-600, nie? Super obiektyw i on tutaj dookoła, tu o, ma nagwintowanie takie plastikowe po prostu, element, do którego ten kap oryginalny powinien wchodzić, tylko że w oryginalnym kap, osłona, czyli słoneczna, w oryginalnej osłonie ta część mi się wyrobiła i dlatego znalazłem
bardzo fajnego gościa, do którego mam kontakt. Jakby kiedyś wam się stało to samo z waszym obiektywem, to facet robi na wymiar po prostu te osłony z ABS-u na drukarce 3D. Działa to moim zdaniem całkiem rozsądnie, nakręca się fajnie, siedzi bardzo sztywno. No, moja osłona już do tego stopnia była wyrobiona po, jak długo ja mam ten obiektyw, ze 2 lata, może 3 lata. Po 3 latach wyrobiła mi się tak bardzo, że no już spadała po prostu. Wystarczyło ją puknąć i ta osłona sama z siebie spadała, co jest bardzo niedobre. No a teraz sami widzicie. Wygląda moim zdaniem całkiem w porządku. Ja sobie tutaj nakleiłem taśmę klejącą, żeby wiedzieć, w którym miejscu założyć go, w którym miejscu go wyrównać. Tutaj z tym oznaczeniem na obiektywie. I tak korzystam. Taki protip ode mnie, jeżeli chcecie, żeby ta wasza osłona oryginalna w 200-600 wytrzymała dłużej, to nie róbcie tego co ja, czyli do plecaka nie wsadzajcie jej nakręconej w ten sposób, bo wydaje mi się, że to był gwóźdź do trumny tej osłony mojej. Właśnie takie nakręcanie w drugą stronę, chociaż da się i nawet chyba ten obiektyw tak przychodzi fabrycznie, po to to jest, żeby go tak przechowywać. Dużo osób tak nosi te osłony, jeżeli nie wchodzi im w ten sposób do plecaka. Ale nie nakręcajcie, nałóżcie ją sobie po prostu, wrzućcie do plecaka i noście to w ten sposób. Nie ma co ryzykować, że stanie się wam to samo co mi i będziecie musieli ją wymieniać, aczkolwiek jeżeli tak już się zdarzy, to widzicie, jest fajny, sprawdzony sposób na to, jak można się, jak można łatwo zastąpić taką osłonę. Aha, a tą sowę zostawiłem tam. Nie chodziłem już za nim. On robił taki numer, że jak podchodziłem pod drzewo, na którym on siedział, to on zmieniał wtedy miejsce. I myślałem, że podejdę po prostu tam dosłownie raz, żeby on mi przeleciał na fajniejsze drzewo z fajniejszym tłem, ale uznałem, że nie chcę go już dzisiaj naprawdę męczyć. Te zdjęcia, które mam, są wystarczające. Ja planuję z tym puszczykiem jeszcze tylko jedną sesję. Więcej do niego już nie będę przychodził, bo nie wiem, wydaje mi się, że takie loty też są dla niego wyczerpujące, że takie skupianie uwagi na mnie, jak gdzieś tam go fotografuję. On co prawda, tak jak wam mówiłem, on odwraca ten łeb i nie interesuje się, no dopiero jak usłyszy, że gdzieś tam troszeczkę bardziej się zbliżam, to wtedy odleci, czasem nie odleci, ale tak to raczej nie skupia się na mnie jakoś bardzo. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko nie ma sensu gdzieś tam go niepokoić. Fajnie, że jest w tamtym miejscu i wrócę tutaj jeszcze tylko raz, jak drzewa zmienią kolor. Jak te jesienne barwy w końcu się dopełnią tutaj w górach, bo na razie mamy tak lekko pomarańczowo, lekko żółto, ale z przewagą zieleni. Jak ta zieleń już całkowicie odejdzie i zostanie tylko żółć i pomarańcz, i jakieś tam brązy i złotawe odcienie, wtedy przyjdę, porobię mu fajną sesję, mam nadzieję na wschodzie albo na zachodzie słońca. Mam nadzieję, że trafię dobrą pogodę i to będą ostatnie tegoroczne zdjęcia tego Urala. Taki mam plan. Zobaczymy. Chyba, że nie wiem, spadnie śnieg. Szybciej stwierdzę, że chciałbym jeszcze mieć zdjęcia w śniegu. Zobaczymy. Na razie myślę, że dzisiaj te 40 minut z nim wystarczy. Ja idę dalej. Jeżeli spotkam coś po drodze, porobię już zdjęcia, nie będę już nagrywał, porobię foty, puszczę je wam tutaj w tym momencie, a ten odcinek na razie zakończam właśnie w ten sposób. Dajcie znać, czy takie vlogowe odcinki, bardziej spontaniczne, chcecie tutaj widzieć częściej czy rzadziej. I przede wszystkim dajcie mi znać, co myślicie o tym, jak wyglądają te urywki nagrywane z ręki. Czy to się w ogóle da oglądać, czy się tego nie da oglądać. Zostawiam wam jeszcze moje ulubione zdjęcia z tej dzisiejszej mojej wyprawy w góry i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!